Cześć, witajcie, witam was na kanale Obi-Wan Kenobi. Chciałbym wam teraz pokazać, czy opowiedzieć trochę o planie na to auto, co będę robił, od czego zaczynam tak naprawdę. A więc tak, co do planu całej przestrzeni, to tak naprawdę każdy musi sobie odpowiedzieć indywidualnie. Co było dla mnie ważne? Po pierwsze, założenia. Sprinter. Model 906, 2010 rok. Maxi 430 na 1,80 m. Jaki jest plan? Tutaj łóżko w poprzek, wiadomo, garaż od spodu. Wysuwany stół i po dwóch stronach miejsce do takiego posiedzenia, czyli tak naprawdę część dzienna. Tutaj w narożniku łazienka. Łazienka musi być normalna, powiedzmy normalna. Jak największa się da tak naprawdę. Ja zdecydowałem się akurat na łazienkę 80 na 100 albo na 110, jeszcze się waham. Zobaczymy, jak to wyjdzie z przestrzeni. I obok łazienki tak naprawdę chcę u góry dać lodówkę, a pod lodówką jakieś tam szuflady czy szafki. Dlaczego lodówka u góry? Za lodówki zaglądamy często, więc nie chciałbym się gdzieś tam schylać i zaglądać, co tam jest z tyłu. Z przodu, tutaj z przodu oczywiście kuchnia. Tak, później pokażę wam na innym filmiku, jak wstawiłem to okno, to jest okno z Ducata akurat. I od czego zaczynam tak naprawdę? Od wszystkich elementów, które przychodzą przez karoserię, zanim całość będzie się ocieplana, czyli wszystko, co przechodzi przez karoserię. Tutaj nie robię okien w miejscu, gdzie jest łóżko. Chciałbym, żeby to była część taka, powiedzmy, ciemniejsza, żeby można było sobie nawet gdzieś tam dzielić się drzemnąć. Stół będzie tutaj, więc tak naprawdę okno dachowe 50x70 będzie fajnie nam, przynajmniej tak myślę, nie wiem. Będzie przynajmniej fajnie osiedlać tą część dzienną. Dlaczego łazienka w narożniku? Z tego względu, że chciałbym jakby w tej małej przestrzeni jakby wizualnie powiększyć tą przestrzeń, ale ma skądś tam. Nie wiem, czy zrozumieliście. Fajnie jest ciepło, no to sobie pojedziemy gdzieś i tak siedzimy na dworze tak naprawdę. No ale jak nie ma pogody, no musimy siedzieć w tej przestrzeni w środku. W zależności od tego, gdzie jesteśmy. Ale no, załóżmy, jest kiepska pogoda, jest jesień, zima, cokolwiek. No, siedzimy w aucie, musimy tak naprawdę spędzić w tym samochodzie ileś godzin. No, ile można leżeć? No, nie chcemy tak naprawdę leżeć, spać, tylko nie wiem, poczytać coś, no, posiedzieć, porozmawiać i tak dalej. No to moim zdaniem jest to część taka do posiedzenia bardzo ważna i tak naprawdę na więcej czasu tutaj spędzamy. Dlatego po pierwsze okna dachowe, cyklanie na tą część, żeby stanie nam to doświetlała, a po drugie, no, to żeby było komfortowo, żeby było miło. Tu będzie takie dwie ławki po 1,20 m, a tam będzie dłuższa 1,40 m. Wtedy sobie fajnie opieramy się tak naprawdę tutaj łóżko, wygodnie wyprostujemy nogi, możemy tak dłużej posiedzieć tak naprawdę. Albo druga sprawa jest taka, że jak przyjdzie więcej osób, naprawdę tutaj spokojnie siada 6-7 osób i jest komfortowo, możemy sobie fajnie z jakimiś znajomych, można sobie fajnie posiedzieć, gdzie nie ma pogody oczywiście. Okna następne. W przedniej części, tutaj na części jakby kuchenną, bo tutaj z przodu gdzie mamy to okienko, będzie część kuchenna. Wentylator dachowy Max Van Deluxe. Uważam, że jest to jedno z fajniejszych rozwiązań tak naprawdę. Mamy w pełni automatyczną wentylację i co jest najważniejsze, że ona działa jak pada deszcz. I to jest bardzo ważne, żeby całą tą wilgoć, żeby to wszystko nam, powiedzmy, z tego auta wyciągnąć. Mam jeszcze jedno okno dachowe i chciałbym zamontować je w łazience. Zobaczymy, jak z oświetleniem w tej przestrzeni będzie. Żeby też było jasne, bo wiadomo, no, jest zupełnie inaczej, jeżeli wchodzimy do pomieszczenia, gdzie jest ten kocie. Nie przeszkadzaj. Nie przeszkadzaj, kocie. Dobra. I chodzi o to, żeby tę przestrzeń też naprawdę doświetlić. Nie robię tutaj żadnego okna karoserii w tej części, gdzie będzie łazienka. W łazience. W łazience na pewno wentylator. Też Max Fan dom. Fajny, bo można go też używać jak w czasie jazdy, kiedy nie ma pogody, kiedy pada deszcz tak naprawdę. Ma nawiew, wywiew i naprawdę cicho chodzi. To jest jeden z licznych wentylatorów, które cicho chodzą, bo miałem w ręce, podłączyłem taki za 150 zł, za 200, za 400 nawet
i powiem szczerze, że on no, tak mega głośno chodził, że... I druga sprawa, okno dachowe w łazience. Chciałbym to jakby to pomieszczenie też doświetlić, bo wiadomo, jak jest ciemno, nie wiem, będziemy mieli mniej prądu, coś się stanie, nie wiem, wyczerpiemy nagle baterie i tak dalej. Więc fajnie, jak mamy tak naprawdę światło dzienne, jest czymś przyjemnym. Okna karoseryjne, czyli te zewnętrzne okna, jakie będę stosował. Trzy okna, czyli tutaj, gdzie jest część tak naprawdę dzienna po jednej, po drugiej stronie i na drzwiach tych rozsuwanych. Chciałem okna kamperowe, ale wszystko, co ma w nazwie kamper, to jest razy trzy, więc te okna takie no, nieduże. 50 na 70, trzy okna to jest, każde okno tak naprawdę koszt jakieś prawie 3000, zrezygnowałem z tego, montuję karoseryjne, standardowe okna typowo dla Sprintera. Koszty jednego okna nowego 390 zł bodajże, więc będę to dodatkowo montował, jakby domontowywał czy dorabiał szybę podwójną, czyli drugą szybę tak naprawdę od środka. No, z tego względu też, żeby nie parowało i moim zdaniem dodatkowo jeszcze nawiewy na te szyby i na pewno nie będzie parować. Taki jest plan. Zobaczymy, co z tego będzie. Tak myślę. Teraz coś opowiem o samej izolacji, jaka tu będzie, czy jaką chciałbym zastosować. Na początku był plan. Izolacja, tak naprawdę podłoga, wiadomo, styrodur. Mam akurat dużo miejsca, nie jestem wysoki, mam akurat dużo miejsca do sufitu, więc... A mam na stryku, leży już chyba z 10 lat styrodur 5, więc na podłogę idzie styrodur 5 cm. Ze względu na to też fajnie, żeby to wykorzystać. Druga sprawa, chciałbym, żeby to było porządnie docieplone, nie jakieś tam 3-2 cm. Po prostu mam, korzystam i tyle. Zapominamy o temacie, czyli na podłodze styrodur, co na ścianę. Na samym początku był plan maty kauczukowej. Materiał rewelacyjny, naprawdę genialny, ale no, jak dla mnie ma jedną wadę bardzo ważną, który jakby nie mogę przeskoczyć. Waga. Tak jak już mówiłem, izolację chciałbym dać grubszą, więc nie jakieś tam 20 mm, tylko 40 co najmniej. Biorąc pod uwagę całą kubaturę tego, czy całą powierzchnię wyklejenia tą matą przy 40 mm warstwie, będzie po prostu będzie duża waga. Więc zdecydowałem się na pianę pór. Dlaczego piana? Z tego względu, że jest po pierwsze lekka, po drugie łatwość aplikacji w tych trudno dostępnych miejscach. Moim zdaniem jest bardzo łatwe sprawę. I na to, czyli piana na całości, na suficie będzie około 6 cm wychodzi, bo do tych mocowań chciałbym też dokręcić jakieś, nie wiem, chociaż centymetr takiej sklejki. Więc tak naprawdę warstwa na suficie będzie około 6 cm. Na całości później będzie szedł i na podłogę, czyli po steroduże, i na ścianę w całości Alufox. Tak naprawdę wiemy, co to Alufox, nie muszę tłumaczyć. I co jest najważniejsze właśnie w całym tym, w całej tej jakby zabawie, żeby zachować ciągłość izolacji, czyli tak naprawdę ten położeń tego Alufoxa, czy jakiejś folii, czy tym czymkolwiek, musimy porządnie wszystko zakleić. Nie może być jakichś elementów, żeby tam się dostawała tak naprawdę powietrze czy para, która jest, znajduje się w środku w samochodzie, ze względu na to, że później się będzie to skraplać i będzie duży problem. Wiele osób robi tak, że zaczyna izolację, kawałek zrobi, tu już nagle szafki, już coś leci, zabudowa, a izolacja nieskończona, tu jest, tu jej nie ma, tego nie robimy. Czyli bez względu na to, czym byście to nie robili, czy będzie to wełna, czy piana, czy mata, czy cokolwiek innego, kładziemy i na to wszystko musi iść paroizolacja, żeby całkowicie odciąć tak naprawdę dopływ tej pary wodnej, która się znajduje, czy będzie się znajdować w środku. Taka moja sugestia, oczywiście każdy robi jak uważa.